Cześć, co słychać? Z tej strony Marcin. Witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku i jednocześnie pierwszym odcinku z nowej serii, która poświęcona będzie motywacji do nauki języków obcych. W ostatnim filmie mówiłem na temat cierpliwości do nauki języków. Mówiłem, dlaczego ta cierpliwość jest tak bardzo istotna właśnie pod kątem nauki języków. I pod koniec obiecałem Wam, że przedstawię Wam kilka sposobów, dzięki którym można nad tą cierpliwością pracować, no i w efekcie mieć motywację do nauki w takim długim przedziale czasu. Dla mnie cierpliwość do nauki języka to jest nic innego jak posiadanie motywacji w takim właśnie długim przedziale czasu. No bo słuchajcie, jeżeli jesteśmy w stanie pracować nad czymś regularnie przez miesiące i lata, to jest duża szansa, że jesteśmy na tyle cierpliwi, aby być w stanie to robić, tak? Tak więc postanowiłem, że nagram taką serię kilku filmów i w każdym z nich przedstawię Wam jeden sposób na to, jak właśnie popracować nad motywacją do nauki języka, ale właśnie w takim długim przedziale czasu. No bo słuchajcie, o ile znalezienie w sobie motywacji, aby popracować nad jakimś językiem przez miesiąc, dwa czy trzy miesiące, nie jest wcale aż tak trudnym zadaniem, o tyle znalezienie w sobie motywacji, aby pracować przez lata, bądź przez wiele, wiele miesięcy, no nie jest już tak łatwą sprawą i wcale nie ma tak wiele osób, które są w stanie się zmotywować i pracować nad językami przez lata, tak? Tak więc, co w takim razie można zrobić, z jakich sposobów można skorzystać, aby być w stanie pracować przez lata nad jakimś językiem i się do tego nie zniechęcić? Słuchajcie, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam jeden ze sposobów, z których ja osobiście korzystam i który pomaga mi w tym, aby utrzymać regularność w nauce. Mowa o elastyczności w nauce. Co mam na myśli? Słuchajcie, jeżeli przez ostatnie miesiące Wasza nauka jakiegoś języka opierała się głównie na czytaniu tego języka, na czytaniu jakichś artykułów, książek w tym języku, to może warto byłoby dla odmiany posłuchać tego języka. Może warto byłoby dla odmiany wyjść z jakimiś zagranicznymi znajomymi i poużywać tego języka w taki sposób. Jeżeli z kolei Wasza nauka jakiegoś języka przez ostatnie miesiące skupiała się na słuchaniu jakichś nagrań językowych, na słuchaniu jakichś podcastów, to może warto byłoby dla odmiany przeczytać jakąś książkę, poczytać jakieś artykuły w tym języku. Słuchajcie, cała idea tego, o czym mówię, jest taka, aby od czasu do czasu zmienić coś w tej nauce. Aby od czasu do czasu urozmaicić sobie tą pracę. No bo słuchajcie, jeżeli będziemy pracować nad jakimś językiem i będziemy to robić regularnie przez miesiące i lata, to jeżeli będziemy korzystać cały czas z tych samych metod i z tych samych narzędzi, no to jest duża szansa, że ta praca nam się po prostu znudzi i dopadnie nas taka niechęć do nauki tego języka. Jeżeli będziemy w kółko robić to samo, to po prostu nie ma innej opcji. I to, o czym Wam teraz mówię, mówię Wam na moim własnym przykładzie. Słuchajcie, moja nauka języków obcych, oprócz tego, że korzystam z tych języków w pracy, w bardzo dużej mierze skupia się tak na dobrą sprawę na słuchaniu tych języków. I czasami miałem takie momenty, że wracając na przykład do domu i myśląc o odpaleniu jakiegoś podcastu czy obejrzeniu jakiegoś filmiku w tym języku, po prostu robiło mi się niedobrze. Było to spowodowane niczym innym, jak właśnie tym, że pracowałem nad tymi językami głównie cały czas w ten sam sposób. I zauważyłem, że kiedy troszeczkę urozmaiciłem sobie tą pracę i zamiast na przykład cały czas słuchać, czasem przeczytam sobie jakąś książkę, czasem poczytam jakieś artykuły w tym języku, jest mi łatwiej utrzymać motywację, jest mi łatwiej regularnie nad tymi językami pracować, bo nie robię tego w taki sam sposób. Czasami, kiedy mam możliwość, wyjdę z jakimiś zagranicznymi znajomymi, czasami porozmawiam ze znajomym w pracy w innym języku i dzięki temu jestem w stanie regularnie nad tymi językami pracować, jednocześnie nie robiąc cały czas tego samego. Tak więc naprawdę zachęcam Was do tego, abyście byli elastyczni w swojej pracy, abyście od czasu do czasu coś w tej pracy zmienili i wówczas będzie Wam znacznie łatwiej utrzymać motywację w takim długim przedziale czasu i pracować nad tym językiem przez lata. Słuchajcie, to był pierwszy odcinek serii poświęconej motywacji do nauki języków obcych. Już w kolejnym przedstawię Wam kolejny sposób, z którego ja osobiście korzystam i który mam nadzieję przysłuży Wam się w tym, aby utrzymać motywację do nauki języka właśnie w takim długim przedziale czasu. Natomiast na dziś to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, coś było dla Was niejasne, to oczywiście zostawcie komentarz pod filmem. Pamiętajcie, że możecie mnie śledzić również na Facebooku, gdzie informuję o każdym nadchodzącym filmie. I mam nadzieję do zobaczenia za parę dni. Na razie, miłego dnia, cześć!